A na długo lecisz do Dubaju? Nie, na tydzień. Na A, tydzień? Moje urodziny. Na urodziny. Na urodziny. A, no to fajnie. Jak spędzisz urodziny? Będzie dolar sobota, na bogato. Co tam będzie się działo? No, najdroższy apartament, najlepsze jedzenie, najlepsze imprezy, wszystko. Okej, czyli lecisz poimprezować. Tak, ale właśnie tylko tak we dwójkę, bo nienawidzę imprezować sama. Totalnie ja w ogóle nienawidzę imprez. Jakby ja uważam, że to marnotrawstwo pieniędzy. Mhm. Ale tak okazyjnie, jak są urodziny, rocznica, to trzeba. A pijesz alkohol na przykład? Dużo alkoholu? Czy masz w ogóle jakieś takie używki? Nie, właśnie... Bo dużo osób, wiesz, w takich młodych, jak imprezuje, no to sobie pozwala na dużo alkoholu. Ogólnie... Jakieś, wiesz, papierosy, narkotyki. O Boże. Także papierosów nie lubię, ponieważ śmierdzą. Jakieś tam elektryki, wejpy, jednorazówki, no to każdy nastolatek, wiadomo. Narkotyków nigdy. Jakieś tam trawy i innych rzeczy nigdy. Także żadnych skrętów, nawet żadnych cygar też nigdy. Jeżeli chodzi o alkohol, to preferuję szampana, jakiegoś drogiego, dobrego, ale nie więcej niż jedna butelka na głowę. Tak, to jest taki maks. Okay. Nie lubię po prostu, jak kobieta upija się szampanem. I lubię bardziej takie koktajle z klasą, z jakimś ładnym owocem. Po prostu, żeby było słodko, było przyjemnie, ale nienawidzę, jak kobieta się zatacza, jak jest bardzo pijana. Nienawidzę ciężkich alkoholi typu wódka, whisky, więc uważam, że to bardziej jest dla mężczyzn, a kobieta powinna zostać bardziej w takiej kobiecej energii. Mm-hmm. A mężczyzna, jak się zatacza, to jest okej? Okay? Nie. W Polsce to jest okej. Okej, okay, dobra. Okej, okay, no skoro tak, to niech tak będzie.